Jeszcze a propos punktu o bezpieczeństwie, to chciałem przypomnieć, że każdy z Państwa otrzymał taki dokument pod tytułem Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Również warto się z tym dokumentem zapoznać i ewentualnie, gdyby były jakieś uwagi, to możemy z własnych tutaj sił skorzystać poprzez Panią Radną Kukle, a jeżeli nie, no to można również oficjalnie wystąpić, jeżeli coś by z Państwa strony było odnośnie tego dokumentu. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad, a mianowicie tu proszę Panią Burmistrz o sprawozdanie z działalności w okresie dyskusji. Sprawozdanie z okresu 22 lutego 28 marca. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie sprawozdawczym, jak zwykle, urząd były kierowane sprawy interesantów, naszych mieszkańców oraz zgodnie z przepisami i z ustawami były załatwiane sprawy z nadzoru zewnętrznego. Wydano akty normatywne przez burmistrza, zarządzenie nr 570 w sprawie przekazania drewna pozyskanego z wycinki na działce 703 przez 2 położonej w Rybnicach, zarządzenie nr 571 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zarządzenie 574, 578, 583, 588 w sprawie zmiany planu finansowego, 573, 577, 582 i 587 w sprawie zmiany budżetu, 575 w sprawie WPF-u, 576 w sprawie zasad organizacji szkół placówek prowadzenia przez gminę Rybnice, 579 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, 580 w sprawie podwyżek stałych czynszu najmu za lokale użytkowe w budynku stanowiącym własność gminy Rybnice, w budynkach wszystkich stanowiących własność gminy Rybnice, 581 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania wynajm, zarządzenie 584 w sprawie zmiany wysokości czynszu najmu lokalu wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rybnicy. Zarządzenie 585 w sprawie polityki nieruchomości, zarządzenie nr 586 w sprawie wycinki drewna i przekazaniu go do GOPS-u dla osób potrzebujących. Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Wydano 4 pozytywne decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 988,40 zł. I decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie śmieciowej. Wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie zagospodarowania odpadami komunalnymi, z tego jedną decyzję odmowną. Łączna kwota 1269 zł. Przetargi publiczne. 21.02.14 został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy drodze powiatowej numer 1357 Tarn Rybnice Żurowa, Opiny w miejscowości Rybnice, etap pierwszy. 13 marca 2014 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony dowóz dzieci z terenu Rybnice do szkół, dowóz część pierwsza Kowalowa, dowóz część druga Rybnice, szkoła podstawowa w Rybnicach, część trzecia dowóz dzieci z miejscowości Zarasowa do zespołu szkół przedszkolnego w Zarasowej, część czwarta dowóz dzieci z miejscowości Lubcze do zespołu szkół w Lubcza i część piąta dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejscowości Lubcza, Wola Ludecka, Zarasowa i Rybnice do szkół przedszkolnych specjalnych w Tarnowie. 27.03.14 ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Lubczy. Otrzymaliśmy promesę i będziemy robić w systemie zaprojektuj i buduj. Ponadto w inwestycjach podpisana została umowa o przyłącz sieci elektrycznej do przepompowni P6 w Zarasowej dział kanalizacja. Zlokalizowano usterki na Orliku w Kowalowej. Po ekspertyzie inspektora nadzoru podjęto kroki w kierunku eliminacji wad wymienionych obiektów sportowych. Usterki usunięto. Sprawa rozliczenia w trakcie. Ogłoszono przetarg w sprawie zaprojektuj i wybuduj placu w Lubczy, to już mówiłam, szkoły. Przy tym zaprojektuj i wybuduj byli radni i rozmawialiśmy, w którym miejscu usadowić ten plac. Miejsce zostało wybrane przed szkołą. Stary plac będzie zdemontowany i nowy powstanie.
podpisana została umowa w związku z realizacją ścieżki zdrowia przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej, bo ta część projektu była wycięta z projektu, a jest w całości projektu, więc wróciliśmy do poprzedniego zadania. Kontynuacja realizacji inwestycji budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wola Lubecka. Na chwilę obecną zakończono kładzenie tynków, wylewek, wykończone są łazienki, glazura, fugi i realizowana jest ścieżka zdrowia. Dotyczy tam jeszcze sprawy drogi ewakuacyjnej i wycięcia paru drzew na ścieżkę, które tam przeszkadzają. To są drzewa, modrzewie, które nie mają większej wartości, nie takie bardzo stałe, to chyba 10-15 modrzewie sadzone przez szkołę. Jeżeli chodzi o spotkania gminne, 27 lutego odbyło się uroczyste otwarcie klubu przeznaczonego na spotkanie dla członków klubu seniora utworzonego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Klub bardzo dobrze działa, bierze udział w różnych projektach zewnętrznych, w innych projektach finansowanych przez Unię Europejską z kapitału ludzkiego. 8 marca razem z licznie zgromadzonymi kobietami z gminy Rybnice świętowałyśmy Dzień Kobiet w Pałacu pod Dębami w Zalasowej. Program artystyczny był własny, przygotowany przez panie śpiewające z gminy i młodzież, która mogła zaprezentować swoje umiejętności. Poza tym 17 marca odbyło się forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolskich w Krakowie z udziałem pana ministra Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej, pana Janusza Kota, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz pana Andrzeja Mroza, komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. 21 marca w siedzibie Tarnowskich Wodociągów w Tarnowie odbyło się również spotkanie konsultacyjne w związku z dokonaniem zmian granic aglomeracji Tarnowa ustanowionej przez rozporządzenie wojewody małopolskiego 93/6 z dnia 30 listopada 2006 roku. To, co przejawialiśmy w dorzeczu na początku kadencji, to samo dotyczy Tarnowa. Aglomeracja, ilość LRM-ów musi być odpowiednia tak jak w zarządzeniu i w innych przypadkach jest to nieopłacalna inwestycja, więc wszystko musi być zgodnie z przepisami. Właśnie ta ilość LRM-ów, a do tej pory nie było to brane pod uwagę, więc dlatego też państwo zmienili na początku kadencji tą aglomerację z Bistuszowej na Rupcze, bo tam musi być odpowiednia ilość przełączy, bo inaczej kanalizacja jest nieopłacalna. 23 marca w Turchowie odbyły się uroczyste obchody 33. rocznicy powstania Rzeszowsko-Łuszczyckiego i 25. rocznicy powołania Komitetu Obywatelskich. Zostałam zaproszona, brałam udział w uroczystości. Tam też kilku rolników z naszej gminy było odznaczeniami przez pana byłego ministra. W poniedziałek 24 marca w TVP Kraków na prośbę pana Marszałka Województwa brałam udział w programie Region, Ludzie, Sprawy, Opinie. Poruszony został temat zbiornika w Joninach. Uczestniczyłam w tym nagraniu. Na przełomie lutego i marca odbyły się zebrania ważne w OSP. I w tych wszystkich OSP za wyjątkiem Gminy Kowalowej z przyczyn rodzinnych nie mogłam wziąć udziału, więc wszystkie brałam udział. Zebrania były bardzo rzetelnie przygotowane, bardzo rzetelnie prowadzone. Wysłuchałam sprawozdań finansowych i wiele innych rzeczy. Tutaj nie mam żadnych uwag. Wszystkie uwagi i prośby strażaków zostają spełnione. Straż nasza jest bardzo dobrze doposażona i właściwie wszystko dzieje się zgodnie z prawem i z harmonogramem. W tym roku planowany jest zakup samochodu dla Lubczy, samochodu takiego lub podobnego średniego, jak tu jest w Rybnicach. Staramy się o finansowanie, w budżecie są zagwarantowane środki, ale są to minimalne środki. Mam nadzieję, że finansowanie będzie większe i mam nadzieję, że ten samochód się uda osiągnąć, chociaż to nie jest do końca jeszcze przesądzone. W marcu rozpoczęły się pierwsze zebrania wiejskie w gminie. I odbyły się już zebrania z mieszkańcami w Rybnicach, Zalasowej i Kowalowej. Te zebrania są bardzo burzliwe, ale konkretne, dają ogląd i radnym i mnie na faktyczne potrzeby mieszkańców, na problemy, które się wyłaniają z tych rozmów i wiele innych spraw.
Natomiast myślę, że przygotowanie odpowiedzi na zebrania pomoże na przyszłość, żeby sprawy bardziej segregować, bo trudno na przykład powiedzieć burmistrzowi, że jeden przepust opadł pół metra niżej i dlaczego. No, jest to duża gmina i nie ma możliwości na bieżąco odpowiedzi na tak szczegółowe pytania, to między innymi było w Kowalowej. Natomiast wszystkie inne rzeczy zostają wyjaśnione zgodnie z oczekiwaniami, zresztą składamy interpelacje, składają mieszkańcy interpelacje i urząd odpowiada w moim imieniu. Bądź odpowiadam ja sama, zobacz jaka sprawa, jak i brak. Ponadto wysłałam, w tą sobotę wyjeżdżają dwie osoby z młodzieży jako nagroda w konkursie Przyjazna Wieś, wyjazd do Brukseli. W całości ten wyjazd do Brukseli sponsoruje poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i te dwa bilety wykazałam, wyjeżdżają. To jedzie autokar z całej Polski. Te grupy, które dostały wyróżnienie, ponieważ ja byłam w Brukseli w parlamencie, przekazałam młodzieży, po tym przyjeździe przekażą nam relacje z tego pobytu w Brukseli, z kim się spotkali, co widzieli i myślę, że będzie to bardzo owocne. W dniu wczorajszym w ramach kampanii Postaw na rodzinę prowadzoną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Komorowskiego, Bolesława Komorowskiego, który jestem ambasadorem, odbyła się pierwsza piękna wieczornica w Zespołu Rybnica, w której brały udział najzdolniejsze dzieci, młodzież i ich rodzice z całej gminy. Również dyrektorzy szkół. Chciałam tu podziękować wszystkim za uczestnictwo, a ponadto tym zainteresowanym osobom za przygotowanie bardzo pięknej wieczornicy. Było taki wspólny wieczór, który kończy się ta kampania 15 maja, Dniem Rodziny i myślę, że bardzo pięknie się to wpisało. Ja z promocji gminy chcę wydać taki folder z tej uroczystości, gdzie będziemy mieć teksty, wierszy i piosenek, jak również kto je wykonywał, żeby promować tą najzdolniejszą młodzież, bo to jest młodzież najzdolniejsza i myślę, że nazwiska, które pojawią tam, to będą promowały. Natomiast 26 marca odebrałam w Krakowie dla gminy Rybnice tytuł lidera Małopolski 2013 za projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej wraz z całym dorzeczem Białej. I tu proszę Państwa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich po raz czwarty przyzna tytuł najlepszych przedsięwzięć roku w Małopolsce, Lider Małopolski 2013. Konkurs wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jak również życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę. Biorą też w tym firmy z Małopolski, które wprowadzają nowe technologie oraz tworzą miejsca pracy. Z prawdziwą przyjemnością informuję Państwa i gratuluję nam wszystkim za wyróżnienie tytułu lidera Małopolski, za uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej. Koszt 158 milionów złotych. I tu proszę Państwa jest nagroda dla Państwa i dla wszystkich samorządowców. I byliśmy jedynie z powiatu Tarnowskiego, ten tytuł otrzymaliśmy. Bardzo piękny tytuł, wyróżnienie. Będzie o gminie Rybnice wydany cały wspólnot samorządowej, cały egzemplarz jeden. I na ten temat. Tu jest, dodam tylko, że organizowało to Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Najlepsze przedsięwzięcia roku w Małopolsce, Lider Małopolski 2013. I proszę Państwa, wśród takich, bo 10 tylko było wyróżnionych przedsięwzięć, takich braliśmy najlepszych jak Przemyśl, Tarnów, Bielsko-Biała, Europejskie Centrum Muzyki Wendereckiego, Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie, Newak w Nowym Sączu, Dorzecze Białej oraz gmina Tuków, miasto Ciężkowice, Rygnice, Rzebienik Strzyżewski oraz gmina Landskorona, miasto i gmina Orłusz oraz Sęgrzewem Różny. Byliśmy wśród wyróżnionych najlepszych, jakie są w Małopolsce. To jest bardzo zaszczytny tytuł. Myślę, że fantastyczna promocja gminy i tu po prostu praca przez wiele lat
wszystkich zaowocowała. Tu jest od pana Kazimierza Boryczki, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Powiatów Małopolski, takie sformułowanie. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Gmin Powiatów Małopolski w ramach konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2013 w Małopolsce, Lider Małopolski, wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej i tożsamości ludzi. 14. edycja konkursu oraz konferencja jest znakomitą okazją do promowania i reprezentowania lokomotyw Małopolski. Najważniejszych inicjatyw, spektakularnych działań, niebanalnych przedsięwzięć. Za dynamiczny rozwój, które działają również na korzyść mieszkańców. I tu jest ważne, że to nie jest tylko Małopolska, ale jest to historyczna Małopolska, czyli województwo małopolskie i śląskie. Proszę Państwa, to jest wielkie wyróżnienie dla samorządu i myślę, że jest się czym poszydzić, bo nie jedna gmina chciała mieć taki tytuł i to jest tytuł naprawdę niebanalny. Dziękuję Państwu za współpracę w tym zakresie i myślę, że promocja gminy bardzo się udało. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie. Czy ktoś z Państwa radnych pytania do sprawy? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, wysłuchałem kiedyś audycji tej, o której Pani mówiła, programu telewizji Kraków odnośnie zbiorczyca w Janinach, której uczestniczyła Pani Pan Sołtys, Przewodniczący, Wicemarszałek Województwa. Marszałek Województwa. I powiem, tak, że kurtyna nie zapadła, tylko została podniesiona i obnażyła to, cośmy się wszyscy najbardziej obawiali i spodziewali. I tutaj padły słowa takie, że na początku przez marszałka, że zbiornika w Janinach nie będzie. Po poradzeniu przez panią stwierdził, że no, w perspektywie może 3 lat ten zbiornik powstanie. Ja raczej bym się skłaniał do tych słów jego, gdzie jest powiedziane, że jak słowa pierwsze, bo to pierwsze słowa to jest zawsze prawda. I w związku z powyższym trzeba się zastanowić, co dalej robić, bo ci ludzie dalej czekać nie będą. Chodzi mi o mieszkańców, tutaj występuję może troszeczkę za Sołtysa i za radnego z Janin, ale wydaje mi się, że to jest sprawa wszystkich i radnych. Wydaje mi się, że trzeba w trybie pilnym doprowadzić do spotkania tutaj właśnie na szczeblu samorządu naszego z marszałkiem z województwa, z przedstawicielem wojewody, bo wojewoda jest właścicielem gruntu, z zarządem medioracji odnośnie mostu i drogi dojazdowej do tych budynków, bo obiecywaliśmy mieszkańcom, że jeszcze poczekajcie, to wszystko miało być robione w ramach tej inwestycji budowa zbiornika. Dzisiaj no jeżeli miałby być zbiornik robiony, to by nie za 3 lata było, bo perspektywa ruszyła 2014-2020 płatności i jeżeli by uzyskane zostały pozwolenie na budowę w tym roku, bo na razie są sprawy odwlekane przez odwołanie do Ministerstwa Ochrony Środowiska, to żaden problem, żeby inwestycja ruszyła w jesieni. Jeżeli się mówi o tym, że może za 3 lata, to znaczy nigdy, bo to tak trzeba to odebrać, że nie ma nadziei na budowę tego zbiornika i teraz trzeba po prostu zadecydować, co zrobić, żeby ulżyć tym mieszkańcom. Most, czy nie da się go zrobić ze spraw powodziowych, droga, która praktycznie ta, która jest własnością Urzędu Wojewódzkiego, bo jest na terenie wykupionym, czy nowa droga, która jest planowana, która ma też być po terenie wykupionym, to kto tą drogę ma wybudować? No bo wydaje mi się, że no niestety nie jesteśmy w stanie kupić helikoptera, żeby ci ludzie tam tych swoich posesji helikopterem dojeżdżali, a faktycznie tam jest stan tej drogi jest tragiczny. Jeszcze jak jest sucho, to daj Boże, ale jak są deszcze i jakieś ulewy, no to jest fatalna sprawa. Także wydaje mi się, że tutaj musimy pilnie zadziałać w tym temacie, żeby znaleźć środki, oczywiście pozagminne, bo to jest na terenie nie naszym, tylko na terenie który został kupiony do zrobienia. Droga w przebiegu takim, że nie będzie kolidować ewentualnie, jak będzie za 3 lata budowa zbiornika, to ta droga, żeby nie kolidowała przy budowie, ale tą drogę trzeba po prostu mieszkańcom zrobić, bo to jest sprawa priorytetowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może zacznę od tego, że zostałam zaproszona do tego spotkania,
To nie było z mojej inicjatywy spotkanie, ponieważ bez decyzji środowiskowej, która została do WFOŚ złożona do Warszawy, nie ma mowy o budowie ani drogi, ani zbiornika. I na budowę drogi też musi być decyzja. W tej chwili tę decyzję oczekujemy. Poprzednia decyzja przez dyrektora Radowicz, która była przygotowana, była bardzo obszerna i bardzo dobra. Mimo to się ekolodzy odwołali i nam nic nie pozostaje innego, jak czekać. Nie ma żadnego terminu, nie da się przyspieszyć wojewody, bo wojewoda nie może ingerować w takie zadania. Nie ma mowy również o tym, żeby marszałki przyspieszyły. Rozdanie to 14 się kończy, bo do końca 15 roku musi być rozliczone, więc szans nie było na zbiornik z tego rozdania, ponieważ ta decyzja, apel ekologów odsunął wszystko w czasie. Natomiast jeżeli chodzi co do pana wojewody i jego terenów, takie pytanie zadałam na forum Wójtów Burmistrzów Małopolski do pana wojewody, więc na ekologów nie ma rady, trzeba czekać na decyzję. Nikt nie będzie przyspieszał ani wynagrał ośrodek multiwymiotny. Już trzeba czekać na rozpoczęcie sprawy. Natomiast co do drogi, droga jest urzędu wojewódzkiego, nie decyzji też nie będą robić. Co do samego zbiornika, zbiornik na dzień dzisiejszy jest w masterplanach na przyszłe rozdanie unijne, czyli to takie przedrozdanie jeszcze wcześniejsze, do połowy roku masterplany będą zatwierdzone przez Unię Europejską. Dopiero wtedy będzie, jeżeli będzie decyzja środowiskowa na tak, jeżeli w masterplanach, który jest ujęty, będzie na tak zatwierdzony przez Unię, to wtedy dopiero można mówić o budowie zbiornika, w tym czasie. Natomiast masterplany są to plany, które dotyczą wszystkich wód i zbiorników na terenie Polski. Zbiorników takich, które ze względów ekologicznych się nie da zrobić, a da się je zrobić jako użyteczności publicznej, niezbędne do życia. I ten zbiornik tak jest traktowany. I w czasie powodzi, i w czasie suszy, że wody mogą się zbierać. I nikt tam nie mówił o zbiorniku suchym czy mokrym, tylko pan dyrektor Wolowski powiedział raz suchy, raz mokre, to dopytywałam. Ja nie byłam w studiu zaproszona, tylko byłam na telewizji w Tarnowie i nie wszystko słyszałam, potem słyszałam swój głos powtórka, bo było później pół sekundy, więc nie było możliwości nawet dosłuchania wszystkiego. Natomiast nie ma zbiornika pół suchego, pół mokrego, jest albo suchy, albo mokry. Natomiast to, że jest w masterplanach, nie zatwierdzonych, ale że jest, to jest bardzo dobra wiadomość. Na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości określenia się na temat terminu wykonania tego. Jeżeli chodzi o marszałku, proszę pana, za chwilę jest nowe rozdanie, nie wiem, kto będzie marszałkiem. Na marszałek Kozak jest głównym marszałkiem województwa. Kozak nie zajmował się tym, chciałam powiedzieć, bezpośrednio, tylko marszałek Ciepiela zajmował się tym wszystkim. Kozak zajmował się z urzędu, ale tu nami opiekował się tym i Sorys, i Ciepiela. No, tych marszałków akurat nie było, bo wiem, że byli zajęci innymi sprawami, więc możemy prosić się i spytać się, co tu wam powiedzą bezpośrednio. Kiedy spytałam pana wojewody, co mam powiedzieć mieszkańcom, którzy nie mają dojścia do zbiornika, pan wojewoda powiedział tak: pani burmistrz, co do koszyka, z którego będzie finansowany zbiornik, to chyba pani jest obojętne, czy z tego, czy z tego koszyka. Co do drogi, czekajmy na decyzję. I to państwu przekazuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale jak wystąpił przede mną, to same podobne pytania miałem. Oczywiście nie uważam, że takie sprawy można by załatwiać w audycji telewizyjnej, bo to nie jest miejsce ani czas na takie rzeczy, ale no, też odnoszę wrażenie, że tego zbiornika najprawdopodobniej nie będzie w ogóle nigdy. Pani mówi, że potrzebne są opinie środowiskowe tak samo w stosunku co do zbiornika, jak i w stosunku co do drogi. Tylko że czy nie jest tak, uważam, że tutaj kolega mówi o spotkaniu, bo to chyba najlepsze, bo my sobie możemy tego powymyślać i właściwie nie uzyskamy żadnej informacji zwrotnej, ale osobiście mi i myślę, że mieszkańcom zależałoby w pierwszym rzędzie na drogę, bo o ile na zbiornik, znaczy, możemy czekać. To samo powiedziałam o wojewodzie, że zbiornik czy suchy, czy mokry, ja w tej chwili nie pytam, tylko o drogę, ale nie ma decyzji, więc co ja mam pytać, jak nie ma decyzji. Tak. Natomiast pytałam o drogę, wojewoda mi nie odpowiedział, ponieważ no, inwestycja jest w trakcie wydawania środowiskowej decyzji. Ja to rozumiem, tylko czy nie można by próbować wpłynąć jakoś w ten sposób, żeby rozdzielić te dwie rzeczy, żeby po prostu móc zbudować drogę
co uspokoiłoby, no zaspokoiłoby te pierwsze potrzeby i wydaje mi się na chwilę obecną najważniejsze. I wtedy z większym spokojem można by było czekać na tą ewentualną budowę tego zbiornika. Panie Radny, prosiliśmy zmienić plan. Nie daj Panie Boże, by się plany zmieniały, bo z mokrego poza nie słuchy. Nie, chcę, bo oni tak jeszcze proponowali. Dlatego ja niech Pan uważa ze zmianą decyzji, bo droga jest w całej decyzji i jak będzie decyzja do Dobrzyszyńskiego, a jak Pan odetnie drogę, to nas po zmianę będą wszystkie inne plany. Ja spokojnie dlatego mówię, jest niebezpieczeństwo. Natomiast ja będę pytała dyrektora Borowskiego, bo on jest inwestorem, nie my. Bo to pytałam i wojewody, i wszystkich na temat drogi. Każdy spuszcza głowę i czekać na decyzję. Więc czy jest taka możliwość rozdzielenia tych dwóch inwestycji? Ale mówię, to jest niebezpieczeństwo. No to jest tylko rozsądne. Ale to jest niebezpieczeństwo dla zbiornika. Rozdzielimy to. Może jest, ale jak bo teraz możemy się odwoływać do drogi, czy do mieszkańców, do potrzeb mieszkańców. A jak się odetniemy inwestycje, to nam drogę zrobią i... Znaczy, nie musimy od razu coś zrobić, jeżeli możemy porozmawiać, bo zastanawiać się. Ja też słyszę o zbiorniku Suchy. No przecież jest projekt na zbiornik Mokry. Jeżeli sobie pozwolą przy tak dużych środkach, które już są wydatkowane, wydatkować następne, bądź co bądź nowy projekt. Tak, dlatego mówię. Ja tutaj bym prosił o taką spokojną rozmowę z kompetentnymi ludźmi, żeby no, coś trzeba robić w tym kierunku. Nie możemy tak po prostu usiąść i powiedzieć, czekajmy następne 3 lata, bo... Czekamy na decyzję na razie, jeżeli będzie negatywna, to trzeba inaczej wykonać. Będzie pozytywna, no to droga otwarta, żeby tylko finansy. Czekamy na decyzję. Wszystko musimy to mieć już na uwadze. Mamy cały czas. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, ja w związku z tymi zbiornikami, które i w Joninach, i w Skrzyszowie, wydaje się, że tam polityki i ekoterroryzmu jest, bo tak. W Skrzyszowie żadnej rybce nie przeszkadzał zbiornik, żadnej żabce. Politycy jakoś to załatwili, nie było jakichś protestów, ekoterrorystów, a tu w Joninach. No, co jakiś czas terroryści z ekologami, że tak powiem, włączają się w to wszystko. Skrzyszów się buduje, Joniny na razie nie, więc wydaje mi się, że tu troszeczkę też i polityki jest więcej przy tym wszystkim, na co nie mamy wpływu, bo to jest inwestycja wojewódzka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny chciał... No proszę bardzo. No burmistrza. Tak, dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Później już nie będziemy wolny wniosek już od razu. Ja tutaj chciałem się odnieść w kwestii właśnie naszego zbiornika z Joni, ponieważ ja uczestniczyłem również w tej audycji, o której pani burmistrz mówiła. Zostałem tam zaproszony, żeby przekazać swoje zdanie na temat, co myślą mieszkańcy. I myślę, że w sposób spokojny tam wyraziłem takie zdecydowane postanowienia, które będziemy realizować jako mieszkańcy, a przynajmniej Rada Sołecka, ponieważ chcę powiedzieć, że pan poza kamerą, żeśmy tam rozmawiali troszkę i co. Ja się obawiam, że te master plany, które pani burmistrz mówi, no są w nazwie nawet niezrozumiałe dla mieszkańców, ale czekając na tą decyzję środowiskową, bo może się okazać w pewnym momencie, że decyzja środowiskowa, bo to jest jak gdyby od nowa rozpatrywanie, rozgrzebywanie całości postępowania. I może się okazać, że RDOŚ, na przykład GDOŚ, przepraszam, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda pozwolenie tylko na zbiornik Suchy w tym miejscu. I będzie trzeba będzie od nowa wydawać następne pieniądze. Ja takie wrażenie odniosłem i myślę, że się nie mylę, ponieważ ja jestem w stałym jak gdyby kontakcie z tą panią, która robi ten projekt w Warszawie. I nie można od niej uzyskać żadnej odpowiedzi. Wszystko jest takie, wiadomo, objawione tajemnicą, jak gdyby nie chcę się wypowiadać, bo może powie mi dzisiaj tak i jutro inaczej. Ale proszę Państwa, bulwersujące jest tym wszystkim co innego. Ta decyzja przed dość powinna była być wydana po miesiącu czasu, jak wpłynęło to odwołanie. A dzisiaj, następnie dość zarządza sobie 60 dni, teraz znowu 30. I proszę zobaczyć, jak to długo trwa. Ale co jest najgorsze? To jest najgorsze to, że w
Tutaj kolega użył słowo terroryści. No, może duże słowo, ponieważ nie, ofiarą nie jest osoba cywilna, tylko ofiarą jesteśmy my wszyscy, jak gdyby środowisko, w którym żyjemy, ekologów. Oni nie widzą, oni tutaj nawet nie byli. Żaden opracowujący przedtem sprawę tego zbiornika, nikt tutaj nie był, ponieważ na oczach wszystkich, na oczach wszystkich, nawet tutaj kolegów, wszystkich, którzy jechali do Tuchowa, w Naturze 2000 są krojone przez 3 lata wykopy na rzece w Szwedce. I to ich nie obchodzi po prostu, to ich nie obchodzi. Obchodzi ich tam, gdzie są inwestycje. I to jest straszne po prostu w tym wszystkim, że nie obchodzi i tu dzieje się krzywda, dzieje na Naturze 2000. Mało tego, dzisiaj przejeżdżając z Tuchowa, widziałem, że na następnym odcinku kroją tam Inoszczera Naturę 2000. I to jest bezczelność. I chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze. My jako mieszkańcy Rada Sołecka zrobiliśmy pismo, poskładaliśmy wszystko do kupy. Wysłaliśmy do premiera pana Donalda Tuska prośbę o interwencję w prawie budowy tego zbiornika. Tutaj świadomie to mówię publicznie. Wypisaliśmy